Gość, Łódź. Dzień dobry państwu, Eliza cicho, witam serdecznie. A ze mną w studiu jest już mój i Państwa gość, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji Magdalena. Tomczak. dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj przypadał światowy dzień zdrowia psychicznego, ale w zasadzie patrząc na dane, jakimi dysponujemy, to jest to taki temat, o którym chyba można by mówić codziennie, a to i tak byłoby niewystarczające, takie mam wrażenie. Jest to bardzo palący dzisiaj temat, ważny społecznie i bardzo dobrze, że o nim się mówi. Eee, I tak tutaj podając dane, to w Polsce na depresję choruje już ponad. Milion osób. Dokładnie milion dwieście tysięcy. Na schizofrenię prawie czterysta tysięcy. Jeżeli mówimy tutaj o zaburzeniach, takich jak na przykład nerwica lękowa, to również zbiera ona w naszym kraju prawdziwe żniwa, bo dane również idą tak naprawdę w milionach. A co najważniejsze, jak podkreślają eksperci, to w Polsce prawdziwy kryzys zdrowia psychicznego podobno jest dopiero przed nami. E, według pani świadczenia. Jakie czynniki najczęściej powodują u nas kryzysy psychiczne? Myślę, że trudno byłoby mówić o tym w tak y, konkretny sposób, w takim sensie, że zdrowie psychiczne to jednak sprawa dość indywidualna, i warto byłoby tu odnieść się do sytuacji dużo bardziej ogólnej, społecznej. Mhm. Ostatnie lata przyniosły bardzo trudne wydarzenia. Kilka lat temu y, przeżywaliśmy grozę pandemii, która no raz, że wlała do naszego życia psychicznego bardzo wiele niepokoju, ale także zetknęła nas z pewnymi konsekwencjami, jakimi była no przede wszystkim izolacja. I różne problemy, które hmm, ludzie, rodziny e, mieli, mieliśmy, e, no zostały zamknięte w domach, bez możliwości takiego e, szerszego wsparcia społecznego. Ledwo wyszliśmy, chociaż trudno mówić, mam wrażenie o tym, że z tego wyszliśmy, natomiast no, konsekwencje cały czas trwają, prawda? Tak. Jakby oficjalnie pandemia zakończyła się, a już przypłynęły do nas informacje z za wschodniej granicy, które po raz kolejny wlały ogromny niepokój i przyniosły no, realne zagrożenie, ryzyko wpływające na nasze życie. A chwilę później przyniosły, przyniosły także wyzwanie związane z przyjmowaniem ofiar tej wojny, z którym no myślę, że radzimy sobie bardzo dobrze. Niemniej jednak, no i jest to wyzwanie, które także jakoś zostaje. Mm -hmm. e, Ale coś się chciel. zmieniło, na pewno coś się zmieniło, bo e, w zasadzie taki temat jest podnoszony, że lata temu, kilkadziesiąt lat temu, nasi przodkowie, tak, czy nasi rodzice, czy nasi dziadkowie, e, można powiedzieć, że no przyszło im żyć w trudniejszych czasach, tak? oni stali w oko, oko w oko z wojną, później czasy powojenne, odbudowa, e, bieda, dzisiaj mamy dobrobyt, a mimo wszystko jesteśmy... No, mniej szczęśliwi niż byli nasi przodkowie. Dlaczego tak się dzieje? myślę, że to jest przede wszystkim bardzo złożony problem i trudno tutaj o jednoznaczną i prostą diagnozę tego problemu. Wyobrażam sobie, że no możemy jakoś powierzchownie spróbować zobaczyć pewne elementy i tak pomyślałam, że dobrym odniesieniem byłoby to, o czym państwo rozmawialiście na antenie kilka minut wcześniej, słyszałam czekając, mm -hmm. a mianowicie o tym, jaki wpływ na życie ma cyfryzacja i że powstają jak Słyszałam publikacje związane z tym, bardzo jasno wskazujące na jej wpływ na życie, na dobrostan psychiczny. No i myślę, że warto byłoby ten temat jakoś rozszerzyć. No bo. Niewątpliwie, w porównaniu do naszych przodków, żyje nam się łatwiej pod względem materialnym. Mhm. Mamy więcej dóbr, mamy możliwość, ażeby a na te dobra zapracować, i tutaj jakby sprawa jest jasna. Dużo możliwości, prawda? Owszem. I bardzo wiele aktywności, które wciąż nas wzywają do tego, żeby się w nie jakoś tam angażować. Natomiast. Jakby inną płaszczyzną wydaje mi się być jednak funkcjonowanie psychiczne. I tutaj zastanawiałabym się nad tym, czy aby na pewno my mamy tak dużo łatwiej i lepiej, ponieważ um, żyjemy, mam wrażenie, w takim. Rozszczepionym świecie, w takiej jedną nogą w rzeczywistości, a drugą nogą w świecie internetu. Żyjemy w zasadzie dzisiaj bardziej online niż offline, prawda? No właśnie. I gdyby teraz spróbować te światy jakoś ze sobą zestawić i tak pooglądać, no to mamy świat internetu, media społecznościowe, ale no w ogóle media internetowe, w których to bardzo często widzimy obraz, Ludzi, którzy są piękni, uśmiechnięci, szczęśliwi, idealni. atrakcyjni. Dokładnie, idealni. No i teraz mamy tam, prawda, obrazki o tym, że wspólne posiłki przebiegają tylko w pięknych strojach i uśmiechach, wakacje są zawsze słoneczne, mhm. a praca satysfakcjonująca i sport też tylko super. No i to jakoś zderza się, mam wrażenie, z tą rzeczywistością świata. Bo jest to nierealny obraz świata, umówmy się i powinniśmy o tym mówić, że media społeczne, Społecznościowe często przekłamują i powinniśmy o tym mówić przede wszystkim naszym najmłodszym, naszym dzieciom, bo oni właśnie dorastają i dojrzewają ze smartfonem przyrośniętym do ręki przecież. Owszem, ale nie są także pozbawieni kontaktu z tą realnością, mhm. w której życie no, być może nie będzie to popularna teza, niemniej jednak uważam, że składa się w dużej części. Ze zobowiązań które, y, i wyzwań, które stykają nas, konfrontują z rozczarowaniem, ograniczeniem własnym i innych ludzi, y, wymagają od nas cierpliwości, wielu prób. No i umówmy się, ta realność w zderzeniu z takim ideałem świata internetowego, myślę, że może każdego zaprosić do pogubienia się, do wystraszenia, do poczucia, że jest jakoś, nie wiem, gorszy, że jemu się nie udaje i to jakoś no, znajduje, w sensie wpada na grunt jakiejś struktury psychicznej człowieka. To chyba nasza odpowiedzialność, żeby właśnie naszą młodzież edukować i pokazywać im, że powinni spędzać może więcej czasu offline, w tym rzeczywistym życiu, w realności, na zewnątrz, prawda? To nasza odpowiedzialność. I tutaj może taka mała kontrowersja, ale czy to nie jest tak, że to my odpowiadamy za to, że. Być może mówimy o kryzysie o psychicznym naszych dzieci i młodzieży w takim kontekście, że to przecież my za to odpowiadamy, prawda? Bo zrzucamy winę na czasy, w jakich przyszło naszym dzieciom żyć, prawda? Fakt tej cyfryzacji. Zrzucamy winę na rówieśników i brak samoakceptacji, ale trochę to do mnie nie przemawia, bo przecież rówieśnicy w szkole byli zawsze i zawsze gdzieś tam mniej lub bardziej dokuczali. To być może trzeba też wyjść od nas, od nas samych, od dorosłych, od rodziców. Byłabym ostrożna w szukaniu winnych, mhm. natomiast rozumiem, że pani zaprasza do myślenia o odpowiedzialności. Dokładnie. I oczywiście no, rolą dorosłych jest y, dźwigać tę odpowiedzialność rodzicielską, wychowawczą. Niemniej jednak mam wrażenie, że te wyzwania, o których rozmawiamy, dotyczą wszystkich pokoleń. I Zdecydowanie, kiedy no to pomieszanie tych rzeczywistości, o których przed chwilą mówiłyśmy, wpada na grunt struktury psychicznej, która dopiero się kształtuje i buduje, to rzeczywiście może siać spustoszenia, i dobrze byłoby, ażeby dorośli otaczali opieką swoich podopiecznych i byli dla nich wsparciem. Niemniej jednak, nie zapominałabym o tym, że tym dorosłym, ci dorośli też funkcjonują w tym świecie i często mają duże problemy z tym, ażeby rozpoznawać własne stany emocjonalne i w sposób odpowiedni się nimi opiekować. Mhm. Z najnowszych danych grupy NLMed wynika, że tylko w pierwszej połowie obecnego 2024 roku liczba konsultacji dorosłych Polaków u psychologów i psychiatrów wzrosła aż o 60% w porównaniu oczywiście do analizy. Logicznego okresu roku poprzedniego. Czyli wychodzi na to, że e, częściej sięgamy po pomoc, e, ale czy w związku z tą rosnącą świadomością, bo ona z całą pewnością rośnie, e, jest więcej pacjentów, czy po prostu równocześnie z roku na rok jesteśmy mniej odporni psychicznie? Myślę, że znów no, bardzo trudno odpowiedzieć na, na to pytanie. Bo mam poczucie, że tej presji, gonitwy życia i właśnie takiego idealistycznego wizerunku internetowego też jest coraz więcej, więc nie wiem, czy to jest kwestia mniejszej odporności, czy tej rzeczywistości, która wygląda tak czy inaczej. Ale na pewno zgłoszeń do specjalistów jest także więcej, mhm. w związku z czym ta świadomość bez wątpienia rośnie. Niemniej jednak zachęcałabym też do takiego myślenia, Jakiegoś rozpoznawania w sobie, e, czym jest ta świadomość, ponieważ e, świat, o którym mówimy, mm -hmm. funkcjonuje w takim pędzie pewnej zadaniowości, i mam poczucie, że niekiedy świadomość zdrowia psychicznego także wpada na taki grunt e, zapraszający do e, takiego dbania o siebie w sposób e, listy punktów, zadań do wykonania. E, I mam poczucie, że obszar, w którym. Jest jeszcze jakaś praca do wykonania, mhm. to robienie przestrzeni, zarówno takiej w skali makro, społecznej, jak i mikro naszych indywidualnych y głów, y robienia przestrzeni na pewnego rodzaju jednak rozpoznawanie swoich stanów emocjonalnych, y refleksje na temat ich źródeł, tego jak przebiegają i tego, no, co realnie miałoby być jakąś odpowiedzią na te stany. Mm -hmm. y Powiedziała Pani, że liczba wizyt rośnie, no ale jednak specjalistów brakuje. Dlaczego tak jest? <grym> to nie wiem, czy to aby na pewno jest pytanie do mnie. Y w sensie takim, że y no, porusza Pani kwestię y systemu ochrony zdrowia, mm -hmm. tego, ile jest wakatów, ile jest, jakie są kontrakty. Y bo myślę sobie, że specjalistów y na tym rynku komercyjnym jest całkiem sporo. Ale jednak czeka się na wizyty. Mówi się, że na wizytę u specjalisty dziecięcego potrafią rodzice czekać pół roku. To jest za długo, jeżeli mówimy o zdrowiu psychicznym. Myślę sobie, że to o czym rozmawiamy, czyli to zwiększone zapotrzebowanie być może jeszcze. No, jakby nie zrównało się w tempie ze zwiększonym um, kształceniem w, tym, w tej dziedzinie. No też myślę sobie o tym, że te zawody, bo pamiętajmy, że to są jednak trzy różne zawody. Zawód psychologa, psychoterapeuty i psychiatry. To są zawody, które um, po pierwsze dość trudno jest... Uzyskać, jakby zrobić uprawnienia, ale także są to zawody trudne do wykonywania. Oczywiście wypalenie zawodowe tutaj grozi znacznie częściej, prawda, niż przy normalnym innym zawodzie? Mam takie poczucie, że. Natomiast od razu powiem, że to jest moje odczucie, mhm. że. No jest jakiś odsetek osób, które zdobywają wykształcenie, natomiast w, w spotkaniu się z realnością wykonywania tego zawodu, niekiedy dochodzą do wniosku, że być może warto jednak znaleźć. Inne zajęcie. Problem na pewno jest, pozostaje i tak jak y, mówią specjaliści, jeszcze y, będzie się tak naprawdę rozwijał i, i ten kryzys dopiero przed nami. Do tematu zdrowia psychicznego będziemy wracać. Ja bardzo dziękuję y, za rozmowę. Z nami była psychoterapeutka Magdalena Tomczak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A Państwu życzę miłego dnia.